Cześć. W tym wideo odpowiem, przynajmniej spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy można przyspieszyć badania kierowcy WOMP. Jeżeli wcześniejsze orzeczenie pochodziło. Oczywiście, wcześniejsze orzeczenie negatywne, pochodziło z tego samego środka medycyny pracy. Zapytanie internauty, mam szybkie pytanie, a mianowicie zatrzymano mnie zakierowanie pod wpływem alkoholu. Na rozprawie sąd pozostawił mi kategorię A, czyli na motor za niską szkodliwość czynu, a to, co na czym najbardziej zależy, kategorię B, zabrał na 12 miesięcy. Niestety nie przeszedłem badań lekarskich w Wąb ze względu na podwyższony aspat Dla tych co nie wiedzą, są to wykładniki funkcji wątroby. Lekarz również skierował mnie na psychoterapię alkoholową i wyznaczył termin ponownego badania za pół roku. Oczywiście terapię odbyłem, badania dzięki Bogu, mam w normie, aspat Jalat zrobiłem je prywatnie do kontroli. I zasadnicze pytanie, jak mam teraz rozmawiać z lekarzem z WOMP? aby pozwolił mi podejść wcześniej do tych badań. No, już teraz może być mógł dostać nowe, mógłbym dostać to nowe orzeczenie okresowo. Znowu pojawić się za jakiś czas, no bo tak szczerze mówiąc, prawo jazdy czeka na mnie w wydziale komunikacji. Co mam robić, co mogą robić, gdzie pisać, z kim i jak rozmawiać. Bardzo dziękuję za pomoc. Odpowiadając właśnie na to pytanie, bardzo wątpię, aby po negatywnym orzeczeniu ktoś w sumie w instytucji budżetowej zgodził się na jakieś wcześniejsze badania. No, logicznie w ten sposób podważaliby. Samych siebie. No tym niemniej, jako obywatel, to są jakieś zasady ogólne, prawda? Można spróbować napisać jakieś pismo, oczywiście jako wniosek do dyrektora WOMP, no podać tutaj jakieś okoliczności, które mogły mieć na to wpływ, no, być może zrobić jako załącznik te badania. Laboratoryjne, ten lat, być może od jakiegoś innego lekarza. No w każdym razie wykazać okoliczności, które miały wpływ na szybsze polepszenie się w stanu zdrowia niż prognozowane przez lekarza WOMP, czyli te pół roku. No bo jak mi nie pół roku, żadna łaska, idziemy, pokazujemy stare orzeczenie, badają jeszcze raz, biorą 350 zł, a może i więcej, i jest po zawodach. Także co z tego wyjdzie, co wyjdzie z tego wniosku, naprawdę nie wiem, no ale jak nie spróbujesz, jak nie spróbuje dana osoba, to się nie przekona. Tak czy owak, zapraszam oczywiście tutaj do komentarzy pod tym filmem wideo. Jeżeli oczywiście chcesz więcej podobnych informacji na temat różnych tematów związanych z alkoholem i sprawem jazdy badaniami WOMP, rzeczy są naprawdę które nie śniły się filozofom, przekraczają trochę wyobraźnię naszych ustawodawców, wejdź tutaj oczywiście na bloga www.badanialekarskiekierowców.pl. kierowcówpl Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, także no, przestrzega przed jazdą na podwójnym gazie, no, potem niestety są takie jak to mówią płacz i zgrzytanie zębów, prawo jazdy leży, czeka i jesteśmy niby zdrowi, już niby jesteśmy zdolni do prowadzenia pojazdów a niewiele możemy zrobić. Także cześć, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.